Sprinterzy.com pytają, tutaj spotkaliśmy... Natalkę Jezierską. Natalkę, no i takie pytanie do ciebie. Nagrodę oczywiście dostaniesz od nas, prezent od Run and Bike. Okay. No i pytanie, jaki jest rekord świata juniorek i do kogo należy? No należy na pewno do Ewy Swobody, 7.07. Mam nadzieję, że będzie jeszcze lepiej. No i już widzimy, że bardzo dobra odpowiedź, także no. Gratulujemy ci serdecznie. Dziękuję bardzo. Teraz spotkaliśmy... Katarzynę Trzop. Tak, i tutaj dzisiaj startujesz na 60 metrów. Jak oceniasz poziom adrenaliny i swoje szanse? Wysoki. Chcę powiedzieć jak najlepiej i tak oceniam moje szanse. Dobrze, a teraz mamy do ciebie tak na szybko przed finałem, żeby cię rozweselić, no ale miejmy nadzieję, że odpowiesz. Trudne pytanie. Jaki jest rekord świata na 60 metrów kobiet? 6,92. Bardzo dobrze, bardzo dobrze. Tutaj nagroda dla ciebie. I powodzenia. Teraz spotkaliśmy Kasię Golbę i to jest zawodniczka, która startuje dzisiaj na 3000 metrów. Chód sportowy. Tak. Jak się czujesz przed startem? No, bardzo dobrze, trochę zdenerwowana, ale wszystko jest w porządku. Dzisiaj jak widzimy przyjechałeś z chłopakiem Michał Pietrzak, no czołowy 400-metrowiec. Mieliśmy w stosunku do niego duże nadzieje. Dlaczego nie startuje? No, Michał bardziej pokłada nadzieje w sezonie letnim, więc na tym się skupił w tym roku. Sezon olimpijski, więc lato jest najważniejsze tak naprawdę. Rozumiemy, że celuje w kwalifikacje do igrzysk. Tak, oczywiście. No i cieszymy się. Mamy dla ciebie pytanie, oczywiście nagroda do wygrania. Możesz się pomylić o 3 kroki. Dobra, o 10. Ile kroków na 100 metrów osiąga Usain Bolt, najszybszy człowiek świata? 41. Brawo. Brawo, nagroda dla ciebie. Sprinterzy.com i życzymy udanego startu. Dziękuję. Sprinterzy.com pytają, złapaliśmy... Annę Pacholską. Tak, tutaj naszą wzorową zawodniczkę. Jak dzisiaj ci poszło? No jestem zadowolona. Nie szykowałam się do hali, pobiegłam znowu 55 sekund na 400 metrów, wracam po kontuzji, więc jestem zadowolona. No i wciąż się liczysz w walce o igrzyska, bo przecież sezon letni najważniejszy. W końcu trzeba marzyć, prawda? Dobrze. Pytanie, mamy dla ciebie pytanie. Jeżeli odpowiesz, jest nagroda. Możesz się pomylić o 4 km, o 3 km na godzinę. Z jaką prędkością maksymalną biegają najszybsi sprinterzy świata? Myślę, że 40-43 km na godzinę. Tak jest, brawo, brawo. Nagroda wędruje do ciebie. Dziękuję. Jest z nami Michał Bykowski. No i mamy do ciebie pytanie, jeżeli odpowiesz, jest nagroda. Pytanie dotyczy naszego portalu sprinterzy.com, a mianowicie... W którym roku powstał nasz portal? Pamiętam to, z samego początku, był to rok 2012. No i tak jest, brawo, proste pytanie, prosta odpowiedź, gratulujemy. Dzięki. Sprinterzy.com pytają, jest z nami... Ola. Ola, no i Olu, pytanie dla ciebie. Jaki jest rekord świata na 100 metrów? 9,68. 9, ile? 58. 58. Brawo! Gratulujemy! Przy okazji chciałam pozdrowić Pacholską. Kocham cię! Ona była tu przed nami. Była. Sprinterzy.com pytają, jest z nami... Wojtek. Wojtek, no i tutaj zauważyliśmy cię, jesteś z jakiejś telewizji. Co to za telewizja? Uniwersytecka telewizja UMK TV. Robimy materiał z mistrzostw halowych Polski. O proszę, no to podobna profesja do naszej. Mamy dla ciebie pytanie, jeżeli odpowiesz, to jest nagroda. Dobra. A pytanie brzmi, ile wynosi rekord Polski na 100 metrów? Nie było prostszych pytań? jejku. Dobra, może to będzie strzał. Marian Woronin, 10 sekund? Równe? 0-0. Tak jest. Bardzo dobrze. Nagroda dla ciebie. Dzięki wielkie. Pozdrawiamy ciebie, twoją telewizję. Dzięki. Jest teraz z nami... Kasia. Kasia, i mamy pytanie do ciebie. Jeżeli odpowiesz, jest nagroda. Jaki naród, jakie państwo jest uznawane za najszybsze na świecie? No, odpowiedź chyba byłaby tylko jedna. Moim zdaniem, no, byłaby to Jamajka. Tak jest. Bardzo dobrze.
Nagroda. Dziękuję bardzo. Od rana bike wędruje do ciebie. Sprinterzy.com pytają, jest z nami Alek. Alek, i powiedz nam, odpowiedz nam na pytanie, w jakim mieście i w jaki to jest kraj odbędą się najbliższe halowe mistrzostwa świata w lekkoatletyce? Portland, jest to w USA. USA, tak jest. Brawo, gratulujemy. Dziękuję. Sprinterzy.com pytają, jest z nami Martyna Dobrosielska, trenerka z Wektry Włocławek. Proszę bardzo. I pytanie do ciebie. Odpowiesz poprawnie, dostajesz nagrodę. Okay. Jaka jest najszybsza kobieta w tym roku na świecie? Jak na razie to Daphne Shippers, ale mam nadzieję, że będzie to Ania Pocholska. Pozdrawiamy. Jest tutaj obok nas. Gratulujemy, oczywiście bardzo dobra odpowiedź. Kolejna nagroda wędruje do ciebie. Sprinterzy.com pytają, jest z nami Kuba. Kuba, pytanie dla ciebie. Ile wynosi rekord świata na 100 metrów kobiet? 10:49, Florence Griffith Joyner. No i zgadza się, nagroda dla ciebie.